proszę się przedstawić. Jarecki Kamil, bardzo mi miło. Jarecki Kamil, absolwent 2008 roku. Dobrze. Także i już. Michał Jeffert, aktualny uczeń trzeciej klasy. Dobrze. Przygotowujecie? Tak, wspólnie przygotowaliśmy trzy przystawki. Pierwsza to jest suflet z warzywami pieczonymi, z kiełkami i figą. Sałatkę z arbuza, melona z dressingiem z mięty, pokruszone orzechy i trzecia przystawka to jest tortilla z serkiem kremowym, warzywami, paloną czerwoną cebulą, taką na słodko i łosoś wędzony do tego. Proszę? Czyli pomysł? Tak, wspólny. Razem tutaj z uczniem przygotowaliśmy to wszystko. No, ciekawie, przyjemnie, spokojnie i wszystko wyszło w szybkim czasie, więc generalnie na plus wszystko. Na pewno organizacji, bo jednak Kamil gotuje dłużej i no, wie jak wszystko rozplanować. No i ciekawych, na przykład dressing z mięty, no to ciekawy pomysł i kreatywności w sumie. Nie, ja już miałem okazję być tutaj już kilka razy na różnych konkursach, gdzie mnie szkoła zapraszała, najlepszy w zawodzie, gdzieśmy oceniali uczniów, też 2 lata temu akurat i jeszcze wcześniej, także ze szkołą jestem związany aktywnie już od paru dobrych lat. Teraz troszkę u siebie, troszkę jeszcze szefuję na różnych obiektach gastronomicznych i też szkole uczniów też różnych szkół w całej Polsce, też osoby niepełnosprawne, z którymi też współpracujemy w różnych ośrodkach, także cały czas związany z gastronomią już od 12 lat. Wszystko się zaczęło? Tak? Wszystko się zaczęło tak, tutaj w szkole gastronomicznej. Dlaczego? Po prostu lubiłem w domu przygotować różne potrawy, gotować. Moja mama też jest, powiedzmy, zainteresowana w dużym stopniu gastronomią. Od wesel się zaczęło, jedno wesele, drugie gdzieś tam na jakiejś tam sali, a później szkoła i po szkole cały czas w gastronomii. Także tak. Tak, trochę taka sierota, przyszło jak wszyscy do szkoły, rozszczęsiona, ale pomału pod dobrą opieką, można powiedzieć, naszej pani wychowawczyni, pani Marty Szelc. Też zawdzięczamy, tak, jest tutaj z nami, też zawdzięczamy jej dużą taką motywację, pomoc. Raz było ciężko, czasami było ciężko, raz lepiej, raz gorzej, ale wracają tych fajnych, dobrych chwil, także. Wspomina Pani bardzo miło uczeń. Pamięta Pani? Tak, bardzo go pamiętam. Jeden z najzdolniejszych uczniów, jak można powiedzieć, w klasie. Jeden z, bo było ich dużo więcej. Zawsze mieli taką wenę twórczą, mieli swoje zdanie, dokładali inspiracje. No i przy współpracy razem myślę, że Kamil osiągnął już dużo i myślę, że jest zadowolony. Z perspektywy czasu pamięta Pani uczniów różnych, jak większość w zawodzie pozostaje, czy zmienia? W większości pozostają, pracują w branży, czasami po jakichś tam latach zmieniają branżę, ale początkowo właśnie próbują pracy w tej branży i myślę, że jest to ciekawa branża, bo daje duże możliwości pracy i na rynku pracy, jak powiem, uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskiej w Zdroju są poszukiwani. Pracodawcy dzwonią do nas i pytają, żeby kogoś polecić. Czy staracie się i efekty są pozytywne? Są pozytywne. Ja powiem, że osobiście również jestem absolwentem tej szkoły. Kończąc tą szkołę, to pamiętam, powiedziałam, że więcej pod tą górkę nie wrócę, ale po jakimś czasie wróciłam i nadal musiałam chodzić. I do dziś.
O, tylko położenie po prostu zmienia, że jest górka i taka czasami przeszkoda, ale w zupełności bardzo fajnie. To znaczy dużo się zmieniło. My jako nauczyciele również prowadzimy, znaczy uczestniczymy w różnego rodzaju szkoleniach. Zmieniła się na pewno baza, zmienił się sprzęt, możliwości i pewne technologie produkcji, więc my chcąc kształcić uczniów również musimy się doskonalić. Ciągle są. No tak jak widać są, no niestety nie da się iść tradycyjną metodą, trzeba właśnie wprowadzać nowe inspiracje kulinarne, żeby wzbudzić uczniów zainteresowanie w gastronomii. Dzisiaj tam duety uczniów przygotowują różne dania. Zaskoczyło coś Panią? Zawsze jest taka inspiracja, nowe spojrzenie, nowy sposób podania. Czasami wydaje nam się, że też no, podstawowe produkty i ten sam sposób, jak gdyby sporządzone, ale nowy sposób podania sprawia, że te potrawy wyglądają bardzo ładnie i nowocześnie.